Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Myślę, że tu poruszymy Dzień Dziecka. Kto jest chętny tak naprawdę na organizację Dzień Dziecka? Wiemy, że Stary Wieżanów został, no można powiedzieć, wyautowany. Może nie zrezygnował, czy po prostu nie jest zainteresowany, może ten punkt. Kto jest zainteresowany, no potrzebuje wniosku. Kto jest zainteresowany dzielnicowym Dniem Dziecka? Organizacją, no w okolicach czerwca tam. Ja... Co mówiłem dwa miesiące temu, to jak ale to zorganizować. Czy dostaniemy się jakaś jedna kategoria, ale... Czy też się obraziła? To my tak zrobimy. Ale kto by to? Ale my... Stowarzyszenie, spółdzielnia, szkoła... Ale to nie dzielnica. Nie chodzi o to, że ten... Ja mówię tylko tyle. Ale bo nie dziecka wszędzie się będą brać. To chodzi o to, kto będzie organizował dzielnicowy Dzień Dziecka i organizacja. No to nie zarząd decyduje. Ale no nie, no momencik, ale my nie wiemy, kto jest chętny. No była mowa, że na komisję edukacji przyjdą osoby zainteresowane. Zainteresowane. Pamiętam na dwóch sesjach, o tym mówiłem. Na dwóch komisjach edukacji, nie pamiętam, nie pojawił się nic. To są, no, to są członkowie komisji edukacji, czy żeby świadczą. Nie pojawił się nic. Była ten temat dyskusja na każdym razem na sesji mówię. Jeżeli są jacyś chętni, proszę zgłosić i będziemy rozważać. Proszę bardzo. Pan. Znaczy tego, panie przewodniczący, nie pojawił się nic, przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o stronę Szczecina, tego względu, że tak powtarzam, było wstępnie, że tak powiem, nie do zapisane i tylko domówione i zgłoszone akcje z akceptacją słowną, że organizuje to Stary Wieżanów. Tak. Może jeszcze jedno zdanie, bo to tak między innymi w kółko to samo. Rzeczywiście i przyskoczyliśmy z panem Mietkiem do siebie, bo ja chciałam, żeby ten Dzień Dziecka był na Wieżanowie. Natomiast sytuacja, no i te pieniądze wiadomo, że muszą przejść przez Dwórczeczów, nie? Bo nie ma zmiłów, że ja nie dostanę ich do kieszeni. Ja nie jestem w stanie sama tego zorganizować. Chciałam, bo to by było też nieuczciwe, gdybym wzięła, czy wzięlibyśmy jako Stary Bieżanów pieniądze z Rady, natomiast rozmyłoby się to w dniach Bieżanowa, bo by się rozmyło. Nie byłby to Dzień Dziecka pod hasłem. No właśnie o tym ja mówiłam, że nie może, to jest typowali, że skończę, bo to jest dla mnie taki temat, który jest drażliwy, bo ja bardzo chciałam, żeby ten Dzień Dziecka był. Natomiast się nawarstwiło, ja zaczęły się takie kombinacje. Może pod koniec roku, może jako Dzień Sportu, może tam potem w którąś sobotę wypada Boże Ciało coś tam. Ja mówię nie, bo albo to ma być Dzień Dziecka, natomiast jak to zrobimy, nie wiem, w sierpniu, w grudniu, po południu, to będzie każda inna impreza, a nie Dzień Dziecka. Więc jak mówię, byłoby to nieuczciwe, gdybym wzięła obojętne 3, 5, 4 czy 20 tysięcy z Rady na to, żeby organizować dzielnicowy Dzień Dziecka, a utopiłoby się to w dniach Bieżanowa, bo taka by była prawda. Więc to nie jest tak, że jakieś krętactwa tutaj ktoś robi, tylko po prostu no tak się niefortunnie złożyło. Będzie, jak zaznaczam, będzie bardzo dużo imprez dla dzieci, więc one oczywiście, że będą z całej dzielnicy z tego, Krakowa dzieci mogły skorzystać, bo miejsca jest dużo. Natomiast wyszło jak wyszło i jeżeli ktoś z Państwa teraz no, podejmie tą rękawicę z tym Dniem Dziecka dzielnicowym, to nie jest to, żeśmy się wypieli jako Wieżanów, no tylko ja nie jestem tego w stanie sama zorganizować. Magda powiedziała, że nie, bo jest to, no i ja się jej wcale nie dziwię, no bo ona jest zaangażowana za wszystkich roku. No nie, ale dalej, bo się pan przewodniczący pytał, czy są chętni do tego, żeby wspomóc organizację Dnia Dziecka w danej osiedlu. No i dzielnicowego Dnia Dziecka, no jest poza 4 tysiące. No jedna osoba. Ja proponuję. Ja już teraz, no? Czy mogę pani? Tak, proszę bardzo. Czy pan Lasota, jak organizuje Dzień Dziecka, bo i tak powiedział, że my tak organizujemy, tak, to dlaczego pan nie przyjmie? Proszę przyjąć. Ale nie, bo skoro będzie organizował, to nie przyjmie po prostu Dzień Dziecka z dzielnicy i będzie wspólnie. Ale wtedy to ma być dziennik. Ale pan, zmienimy się okoliczności. Jest jeszcze czas. Naprawdę dostanie pan. O dzisiejszym dniu, nie o wczorajszym. Nie, ja konkretnie rozmawiam. No to proszę bardzo. No. Propozycja moja jest taka. Na dzisiaj tak. Z tym, że muszę... Realizatorem musiałaby być, od razu mówię, szkoła podstawowa. Tak jest. Tak właśnie myślałem. Jeżeli... Tak już tydzień temu tak myślałem. Jeżeli... Nie ukrywam. Jeżeli... No, a pan jest radny rodziców. Jest, ja jutro wysyłam rozmowy na 17 o realizację, tak? Tak jest. Nie, to mówię na sprawę. Sprawa jest załatwiona. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos jeszcze w wolnych wnioskach?
Proszę bardzo, pan Kmita. Ja też. Pan jeszcze tu zaraz panu. Ja się zgłosić. Ja należę pana przewodniczącego służę zaproszenie na. Ten plus ten, to się równa. Wielką sobotę o godzinie 14 na stadionie w parku. Ty jutro grasz tym dziadkiem? Dlatego też chciałem Państwa poinformować. Chcę zaprosić takie tylko pokażowe plakaciki się pokażą, także serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Godzina 14. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze wolny wniosek? Ja? Proszę bardzo, pan Nowak. Na poprzedniej sesji wolny wniosek, tam był, jak to się mówi, z mojej strony był tam problem z realizacją i celowością i ilością zaangażowanych dzieci. To się nazywa zima młodych artystów. Uważam, że na 17 dzieci kwota 10 tysięcy złotych to jest astronomiczna kwota. Ja nie będę ukrywał, mało tego, się okazało, że przewodnicząca komisji dołożyła jeszcze swoje 1000 złotych. Mam propozycję, żeby przewodnicząca przyniosła te faktury i uważam, że z priorytetów, z jakiejś tam rezerwy powinniśmy tą kwotę pani przewodniczącej zwrócić. Nie. Skoro my nie, po prostu nie potrafimy przypilnować prawidłowego wydatkowania pieniędzy, to uważam, w najgorszym wypadku z własnej kieszeni powinniśmy się złożyć te 1000 złotych. Już to jest pierwsza sprawa. Jeżeli nie skończyłem. Nie skończyłem. Chciałem podać na przykładzie tutaj konkretnym całego ubiegłego roku z naszej działalności, co można zrobić za 11-12 tysięcy dla dzieci i dla jakiej grupy dzieci. Mam tu przygotowane, ale bardzo krótko. I tak, na początku roku 27 dzieci, dla 27 dzieci bilety kupiliśmy do kopalni soli w Wieliczce, 508 zł. Turniej szachowy w ubiegłym roku 58 uczestników, 1100 zł. Dzień dziecka, myśmy tam włożyli 1300 zł, razem nas tam wyszło chyba około 5000 zł, tam inni dołożyli. Wstępy do, bilety wstępu do wytwórni filmów bielskich dla 34 dzieci 407 zł. Bilety wstępu do parku owadów w Zatorze 260 zł. Na zakończenie akcji lato takiego iluzjonisty się tam zapłacili 300 zł. Mikołajki dla 95 dzieci w grudniu tego roku, obojgłowiego, prawie 6000 zł. Zakup sprzętu tam dla Orlika tam 480 zł. Wsparcie szkolenia w gimnazjach w ramach Bezpiecznego Krakowa, tam nieduża kwota, 325 zł. Nagrody książkowe w konkursie, najpiękniejsza rabata na naszym osiedlu, 240 zł. Zakup 10 zegarów dla sesji szachowej przy Zachęcie, 1015 zł. Zakup części nagród na turniej szachowym na ten rok, tam było około 100 zł. Proszę Państwa, na te wszystkie imprezy, gdzie dobrało udział kilkaset dzieci, wydaliśmy prawie 12 tysięcy zł. Teraz sobie porównajcie, 17 dzieci i 10 tysięcy zł. Impreza zamknięta, po prostu mało tym, to nie skończyłem. I w związku z tym, żeby przewodniczącą wybawić z kłopotu na przyszłość, po podnocie zorganizowane i zaplanowane jest znowu 10 tysięcy złotych na wiosnę artystów, lato artystów, coś w tym sensie i to jeszcze pod Częstochową gdzieś tam. Uważam, że te pieniądze powinny wrócić. Wrócić to po prostu i zarząd powinien podjąć, nie wiem, jakieś działania, żeby te pieniądze uratować, bo to jest, uważam, że taką kwotą można zrobić wiele, wiele dobrego na naszych osiedlach, gdzie dużo biednych dzieci można wspomóc. To jest po prostu marnowanie pieniędzy. Dobrze, to ja w takim razie mogę ja powiedzieć? Proszę bardzo. Tylko bardzo bym prosił krótko. Panie radny, bo tak się będę do pana zwracać od dnia dzisiejszego. Proszę bardzo. Mam jedną rzecz tutaj do wyjaśnienia. Po pierwsze, 10 tysięcy jest wydane na edukację dzieci, które przez 8 dni mają taki warsztat. Chciałam się pochwalić zresztą. Mamy jedną już dziewczynę, która po raz drugi startuje w talentach. Nie, no tak, nasza uczestniczka. No jest to sukces. To jest ogłupianie młodzieży. Wie pan co, jest pan po prostu hipokrytą i w ogóle jest pan zakłamany. Po co pan? Dobrze, proszę Państwa, ja może wyjaśnię tak, bardzo bym prosił, a teraz będę miał głos. Pierwsza sprawa, pan radny Lasota podniósł ja się czuję obrażona, ja po prostu wniosę sprawę, nie wiem gdzie, ale naprawdę wniosę sprawę, bo pan mnie posądza o to, że ja co, że moi instruktorzy zarobili za darmo? Ja mam głos, proszę Państwa. Dzieci za mało. Panie Lasota, ja mam głos, proszę Państwa. Ja mam głos w tym momencie. Proszę Państwa, pierwsza sprawa, pan Lasota podniósł, znaczy ja się tylko do jednej rzeczy odniosę, wniosek o, żeby przekazać 1000 zł, jak pan wie, albo pan nie wie, nie doczytał, pan nie zapoznał pan się ze statutem, ustawą o finansach publicznych nie ma możliwości dofinansowania wstecz zadań.
bo to jest złamanie ustawy o finansach publicznych. Ja proszę, to się złożymy. No to jeżeli pan tak, no to można się naprawdę złożyć, jeżeli pani Leśniak przyjdzie, to trzeba. Myślę, że tyle z tej sprawy. Jeżeli chodzi o wnioski, o zawsze, znaczy pan proponował odrezygnowanie. Proszę zebrać podpisy, odpowiednią projekt uchwały złożyć, będziemy rozpatrywać to na sesji. Odsygnalam, jeżeli teraz jednostka miejska, która przyjęła do realizacji, w przypadku podjęcia takiej rady, w przypadku podjęcia uchwały przez radę o rezygnacji z wiążącego zadania, musimy wystąpić do jednostki miejskiej, czy jest w ogóle możliwość zrezygnacji z tego zadania. To, żeby była też jasność. To znaczy, ja mam jeszcze jedną prośbę w takim razie, bo ja w sobotę jadę na casting do Kroczyc, bo tam oczywiście Kroczyce i Dom Kultury finansuje dzieci stamtąd, prawda? Które biorą udział w tych warsztatach, bo przewidujemy uczestnictwo 40 dzieci w warsztatach, 20 osób z Krakowa, 20 osób z Kroczyc, czy okolic Kroczyc. Bo nie da się z większą ilością osób, proszę Państwa, pracować, dlatego że to jest program i projekt od początku do końca realizowany. Teraz będzie dłuższy czas, bo to będą 2 tygodnie. Natomiast w ciągu 8 dni zrealizować projekt, taniec, teatr, piosenka, panie radny, to proszę, gratuluję, niech pan weźmie jedną imprezę we własne ręce, niech pan zrealizuje od początku do końca. I naprawdę poklaskam panu. Ja powiem tak. Listę, 12. Ale nie, nie, 12. Panie Lasota, proszę, dostają jakieś tam bilety, czy dostają jakieś upominki. Ten upominek dzisiaj ma, jutro nie pamięta. Wydarzenie, tak, które brał udział, zapamięta do końca życia. Będzie brać za 10 tysięcy, to jest 500 zł osoby na wyjeździe, na wyjazdowe, ośmiodniowe, dobrze rozumiem? Nie, to będą 14, 14 pełne, tak, to jest kolonia artystyczna. Wychodzi, nie wiem, 540 zł czy 35 za osobę dzień wychodzi, więc uważam, że dzielnica nam się wiecie. Proszę bardzo, pan Leon ma głos. Chciałem zapytać tylko, to są dzieci z Krakowa, czy z naszej dzielnicy tylko? Dzielnicy robię, casting już jest ogłoszony w Domu Kultury w Prokocimiu. Zadałem tylko spokojnie pytanie, bo powiedziałeś wcześniej, że 20 osób z Kroczyca, 20 z Krakowa. Ale tylko pytam, czy są z naszej dzielnicy same. Jeśli będzie więcej dzieci chętnych, to przyjmiemy więcej, ale ja nie przyjmuję poziomu z ulicy, czy kleparza, przepraszam. Zapytałem tylko skąd on dzieci, nic więcej. Z dzielnicy numer 12. No, nic więcej, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze was powiedzieć? Ja zgłaszałem się jako drugi. Ja chciałem jeszcze dostępnie. Jeżeli po prostu kogoś uraziłem tym, że o coś pytam, to bardzo przepraszam. Nie wiedziałem, że radny nie ma prawa nic. Nie, no ma pan prawo bywać. Tylko... Ale to obraca zaraz. No nic, przepraszam. Nie, nie, to ja no, pan porównuje na sytuację, że się pyta, bo nawiasem mówiąc, tu targujemy się o 5 tysięcy złotych. Na to nie ma, na to jest. No, dyskusja. Przepraszam, ja tylko powiem jedno. Ja naprawdę w ferie 2 tygodnie mam wolnego i mam prawo psychicznie odpocząć od młodzieży. Dobrze, pan Zając ma głowę. Proszę państwa, dla uspokojenia atmosfery. Ale daję panu 3 minuty. A te 4. Dobrze, nie będzie te 4. Patrzę na zegar. Korzystając z tej okazji, że tu biorę udział dzisiaj, dla uspokojenia atmosfery, sprawa rekreacji dzieci i młodzieży, czyli Górka Narciarska. Proszę państwa, 4 lata ma ta idea, którą zaszczepiłem kiedyś tam. 7 marca odbyła się wizja lokalna i narada w Parku Aleksandry. Duże grono, jest notatka, państwo mogą się zapoznać. Pan przewodniczący Komisji Sportu był obecny. Bardzo mu się to wszystko podobało i obiecał, że będzie to inne. Ja tutaj napisałem dzisiaj pismo do pana przewodniczącego. Składam kilka wniosków, jako już doświadczony w tej sprawie, ale jeden z tych wniosków jest taki, że proszę, żeby rada wygospodarowała niedużą kwotę. Pan organizator, pan Pakaszewski tej narady w rozmowie ze mną już takiej nieoficjalnej powiedział, że bardzo dobrze byłoby zrobić szkic tej górki, który kiedyś ja zrobiłem, ale zaginął. Wobec tego architekt bardzo tanio mieszkanie z tej dzielnicy to już obiecał tutaj wobec przewodniczącego i że zrobi. Rada obraca tu tysiącami, 15, 20, a tu około 500 zł architekt potrzebuje, żeby to zrobić, a pan Pakaszewski uważa, że to jest konieczność, żeby tą sprawę dalej prowadzić i mieć coś do pokazania
pytania, co to ma być. Więc proszę radnych, że jeśli ta idea się tu znajdzie, żeby tą kwotę, może gdzieś się te 500 zł zagospodarować. Za 500 tę burkę zrobimy? Projekt. Tak, nie, projekt, tylko to a to ile razy będzie kosztowało, bo to pan nas ciągnie 500 zł, który był. Ale ile dalej będzie kosztowało? Tego nie wiem. Tu jest cały program w tej protokole, rada będzie miała realizować w przyszłym roku, wprowadzić i tak dalej i projekt będzie musiał być, ale wcześniej, żeby z kimkolwiek rozmawiać, to trzeba pokazać, jak to ma wyglądać, bo nie ma rozmowy, jak człowiek, który nie zna, ci, którzy chronią zieleń, mają tu takie prawa, że trudno to będzie przeskoczyć, ale mam pewne koncepcje i wydaje mi się, że to się uda przeprowadzić. No więc w tej chwili to proszę, żeby była, bo naprawdę jest to idea młodzieży bardzo potrzebna. Ta górka jest idealnie zlokalizowana, jest wszystko, parę drzew przesadzi, nie wiem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał w wolnych wnioskach? Nie widzę.